Ja mam do pana pytanie. SLD jest partią lewicową, której bliskie powinny być problemy ludzi pracy. W związku z tym chciałbym się zapytać, co pan sądzi o ograniczeniu handlu w niedzielę? Chodzi tu szczególnie o duże supermarkety i galerie handlowe. Czy uważa pan, że to jest fair, że niektórzy, na przykład urzędnicy i inne grupy zawodowe, mają wolne soboty, niedziele, natomiast ludzie w marketach muszą pracować w każdy weekend w roku? I co SLD, jeżeli pan uważa, że powinno się ograniczyć ten handel w niedzielę, zrobił w tej kwestii? A jeżeli pan jest przeciwnego zdania, to proszę uargumentować dlaczego. Dlaczego pan chce, żeby ludzie pracowali w niedzielę? Ktoś musi pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś, że sobie tak strawestuje Szekspira. Oczywiście czyli, przepraszam, czyli urzędnicy mogą odpoczywać, a pracownicy w hipermarketach mają na nich pracować, tak? Wie pan, ci pracownicy hipermarketów, oni nie są do tego przymuszani. Wykonują pracę taką, może wykonywać. Ja uważam, że to przyzwolenie na handel weekendowy, ono powinno być może mniejsze, ale jednak powinno być obecne. Wytworzyła się w tej sprawie jakaś duża kulturowość. Choć nie jestem zwolennikiem tego, co robią hipermarkety. Uważam, że tam pozycja jakiejś formuły myślenia związkowego, opiekuńczości związkowej powinna być obecna, że to powinny być dużo wyższe wynagrodzenia dla tych pracowników za pracę w sobotę, w niedzielę, więc powinno być dużo więcej gratyfikacji i powinien być to wolny wybór tych pracowników, a nie obowiązek z rozdzielnika, że muszą pracować w soboty i niedzielę. Hipermarkety, supermarkety rzeczywiście uzurpują sobie zbyt dużo władztwa nad swoimi załogami. To powinno być ograniczone. Uważam, że handel, do którego tak Kościół zachęca, żeby ten handel był w ogóle zlikwidowany w sobotę i niedzielę. No ja nie jestem oczywiście przeciwnikiem wcale jakiegoś kościoła. To oczywiście, że jestem zwolennikiem rozdzielenia kościoła od państwa. To jest fundament. Ale z jednej strony przedstawiciele kościoła mówią, nie ma handlu w sobotę i niedzielę, ale nie mówią o tym, że oni by ten handel ograniczyli, a może nawet chcieliby rozwijać. Więc patrzmy na to rzeczywiście bardzo sprawiedliwie i symetrycznie. Ale ja pana pytam bardziej o to, co robi lewica, a nie co robi Kościół w tej kwestii. Więc ja panu powiedziałem, że absolutnie władztwo takie, jak jest w tej chwili hipermarketów nad załogami, ono nie może być obecne. Związki zawodowe mają tutaj swoje postulaty. Wiele organizacji związkowych zaczyna mocno rosnąć w siłę w tych hipermarketach i robią to, o czym powiedziałem, że pracownicy nie muszą i nie mogą być przymuszani do pracy w sobotę i niedzielę. To musi być absolutnie ich wolny wybór. A jeśli dokonują takiego wyboru, to musi być za tę pracę dodatkowo mocno, dużo wyższa niż do tej pory gratyfikacja.